witam serdecznie wszystkich na rozstrzygnięciu konkursu plastycznego pod tytułem Zielnik malowany. Podsumowanie konkursu i no, można powiedzieć też atrakcje zagadkowe, które Was czekają, są takim doskonałym zwieńczeniem obchodów święta dziecka, naszych dzieci. Także ja bardzo serdecznie w imieniu Pana Prezydenta Piotra Romana dziękuję naszej Miejskiej Bibliotece, Pani Dyrektor. Dziękuję Państwu, którzy swoim fachowym okiem i doświadczeniem i wyjątkową wrażliwością no, spowodowaliście, że co do rozstrzygnięcia konkursu nie mamy żadnych wątpliwości. Wiemy, że na pewno zostały nagrodzone te najlepsze prace. Także w takim razie bardzo dziękuję i życzę wspaniałych wrażeń z dzisiejszego podsumowania tych naszych wspólnych przedsięwzięć. Dziękuję. Zapraszając Was do konkursu, chcieliśmy, żebyście nie tylko wybrali te piękne kwiaty jako ilustrację Waszych prac plastycznych, ale żebyście się też zainteresowali, jakie te rośliny mają użyteczność dla człowieka. Są to drzewa długowieczne i popularne. Sadzone są przy drogach i w ogrodach ze względu na przyjemny zapach kwiatów. W kwiatach jest niewielka ilość olejku eterycznego. Nie rośnie w Polsce, jest uprawiany w Egipcie i w Indiach. To niskie krzewy, które włożą się po ziemi. To pięknie, brawo! Proszę chłopca pytać. Proszę pani, proszę. Proszę. 13. Brawo! Proszę. 45% oleju jest cennym dodatkiem do żywności. Ktoś widział? Proszę. Len. Pięknie, brawo. Bardzo ładnie. Proszę. Kwiaty po roztarciu wydzielają czerwony sok. Liście mają małe, prześwitujące punkty. Stąd nazwa tej rośliny. Dziurawiec. Dziurawiec. Pięknie. Dodajemy do ziemniaczków młodych. A to jest akurat koperek włoski, leczniczy. Brawo. Brawo. A teraz wyróżnienia.